Komentarz dnia, Michał Mędek. Witam Państwa i zapraszam na rozmowę z Krzysztofem Adamskim, liderem Lewicy Ostrowieckiej. Pierwsze pytanie, jak nastrój po tych wyborach, bo nie ułożyły się chyba one po myśli Lewicy Ostrowieckiej. Witam Państwa bardzo serdecznie i powiem tak, nastrój mój jest raczej dobry, ponieważ wynik zarówno mój, jak i Komitetu Lewica Ostrowiecka jest wynikiem dobrym. Ja przypomnę tylko mieszkańcom, że my jako Lewica Ostrowiecka wystartowaliśmy 1,5 miesiąca temu, czyli byliśmy najmłodszym ugrupowaniem z tych wszystkich, które startowało. W związku z powyższym gdzieś tam liczyliśmy się z tym, że ten wynik może być taki, jaki jest. Natomiast w mojej ocenie on jest akurat naprawdę bardzo dobry. To jest 1048 głosów dla mnie jako kandydata na prezydenta, za co serdecznie dziękuję mieszkańcom miasta, bo to jest naprawdę bardzo duże poparcie i wynik taki, który rokuje na przyszłość. Dzisiaj Lewica Ostrowiecka nie kończy swojej działalności wraz z zakończeniem wyborów. Wręcz przeciwnie, będziemy chcieli dalej działać na rzecz mieszkańców miasta, dalej im pomagać i będziemy budowali i starali się odbudować takie poparcie dla Lewicy, jakim ono kiedyś było w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dzisiaj to może być trudne, nie posiadając nawet jednego radnego w Radzie Miasta. Ale proszę Pana, ja powiem Panu tak, faktycznie jest to trudne ze względów takich politycznych i reprezentacyjnych. Natomiast przypomnę tylko, że zarówno ja, jak i członkowie mojego komitetu prowadziliśmy różnego rodzaju działalność pozarządową do chwili obecnej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chociażby byli to organizatorzy turnieju piłkarskiego na osiedlu Ogrody. Przypomnę, że ja cały czas funkcjonuję w ramach Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, w którym działam od kilku lat. I tutaj będziemy chcieli dalej funkcjonować przede wszystkim w tych organizacjach pozarządowych, w których działaliśmy do tej pory, bo to jest działalność taka wprost dla ludzi, prawda? I tu będziemy chcieli przede wszystkim działać na Forum Ostrowieckim. Natomiast jako Lewica Ostrowiecka uważam, że mamy kilka zadań, kilka pomysłów, które chcielibyśmy zrealizować dla mieszkańców w Ostrowcu Świętokrzyskim i myślę, że to się nam wszystkim uda. Jak wygląda w ogóle sytuacja ugrupowań o lewicowych poglądach w Ostrowcu Świętokrzyskim, bo no, po tych wyborach widać, że to nie jest najlepsza sytuacja. Sojusz Lewicy Demokratycznej tak naprawdę poległ. Jednym z największych przegranych tych wyborów. No dokładnie tak, ale tego się tak naprawdę można było spodziewać, bo co tu dużo mówić, jeśli taka organizacja jak Sojusz Lewicy Demokratycznej nie wystawia kandydata na prezydenta, a opiera się jedynie na kimś, kto no, nie jest członkiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no to wynik jak gdyby był do przewidzenia. I ja tutaj nigdy nie ukrywałem, że SLD może przegrać te wybory i przegrało. No niestety, taka jest prawda, taka jest kolej rzeczy. Ale na to się zanosiło już od dawna. No, szkoda tylko, że nikt w ramach Sojuszu Lewicy Demokratycznej nie wyciągnął wniosków po przegranej 4 lata temu, bo już 4 lata temu, przypomnę tylko, że Sojusz poniósł klęskę, bo nie wprowadził żadnego radnego do Rady Powiatu. Natomiast udało się to do Rady Miasta. Ale to były symptomy tego, że taka klęska się zbliża, prawda? I jedynym wnioskiem, który wyciągnięto 4 lata temu, to były wnioski skierowane personalnie do osób, że doprowadzili do rozbicia Lewicy. Natomiast to nie chodziło o żadne rozbicie. Tak naprawdę Sojusz Lewicy Demokratycznej nie realizował żadnego lewicowego programu przez ostatnie parę lat w Ostrowcu i dzisiaj jego wynik jest efektem braku programu, braku lidera. Tego podejrzewam, pan zarzuci swojemu ugrupowaniu, a no też wynik bez rewelacji. To znaczy ugrupowanie moje zwane Lewica Ostrowiecka? Ja powtarzam, my powstaliśmy... Ale działa pan też w twoim ruchu, które też ma poglądy lewicowe. Tak, działam w twoim ruchu i tego się nie zamierzam nigdy wypierać.
Natomiast startowaliśmy jako Lewica Ostrowiecka, startowaliśmy jako nowy twór. Tutaj twojego ruchu nie było. Ja przypomnę tylko, że wśród kandydatów do Rady Miasta było tylko trzy osoby, które należą do partii Twój Ruch. W związku z powyższym ciężko powiedzieć, że startowaliśmy jako Twój Ruch. Natomiast utworzyliśmy nowy komitet, utworzyliśmy nowe ugrupowanie, które obecnie będziemy chcieli przekształcić w stowarzyszenie pod nazwą Lewica Ostrowiecka. I uważam, że po półtora miesięcznej działalności uzyskaliśmy naprawdę bardzo dobry wynik. Przekonaliśmy mieszkańców Ostrowca, tą grupę tysiąca osób, ponad tysiąca osób, do tego, że jednak lewica może funkcjonować i może funkcjonować inaczej. Może być nakierowana na człowieka, na ludzi, na mieszkańców, a nie na stołki i apanaże, jak to było dotychczas. Pytanie kolejne. Od wczoraj tak naprawdę słychać głosy, że wybory powinny zostać powtórzone. Wypowiadają się różni eksperci na ten temat. Pana zdaniem to dobry kierunek, czy zostajemy przy tych wynikach, które są? Czekamy na ich oficjalne potwierdzenie. Zupełnie nie znam powodów, dla których te wybory miałyby być powtórzone. Tak naprawdę społeczeństwo wybrało, dokonało wyborów. W tych wyborach, które odbyły się 16 listopada. Tak, na wyniki czekamy dość długo, liczenie odbywa się ręcznie. Istnieją obawy części środowisk politycznych, że mogą być one sfałszowane. No myślę, że to są nazbyt daleko idące obawy. Co prawda mamy tutaj na naszym powiatowym rynku historię, powtórkę historii sprzed 4 lat, czyli znowu nie zastosowano poprawnie metody Donta przy liczeniu wyników wyborów do Rady Powiatu i z tego jest to zamieszanie, które powstało tutaj w Ostrowcu. Natomiast powtarzam po raz kolejny, wybór przez mieszkańców został dokonany. Dzisiaj wiemy, jak rozkładają się głosy zarówno w Radzie Miasta i mamy już chyba prawidłowe wyniki wyborów do Rady Powiatu i to należy uszanować. Nie ma co tutaj głosić jakiś tez o sfałszowaniu wyborów, bo można sprawdzić, przeliczyć ponownie ręcznie te głosy, które zostały oddane. Do tej pory zawsze tak to było liczone. Do tej pory zawsze człowiek był najważniejszy przy liczeniu głosów, a komputery były jedynie urządzeniem jak gdyby pomocniczym. Natomiast wydaje mi się, że to już w tej chwili nie ma wpływu na wynik, który został jak gdyby osiągnięty zarówno w Radzie Miasta, jak i Radzie Powiatu. Do którego z kandydatów znajdujących się w drugiej turze wyborów jest panu teraz bliżej? Ja powiem tak. Lewica Ostrowiecka startowała z pewnego rodzaju programem wyborczym i jeśli któryś z kandydatów zwróci się do nas o udzielenie mu poparcia, będziemy rozmawiali przede wszystkim o tym, żeby włączyć jakieś elementy naszego programu do programu tego kandydata, bo nam przede wszystkim zależy na tym, co omówiliśmy, zależy nam na obniżeniu stawek podatkowych i opłat lokalnych, zależy nam na powstrzymaniu migracji młodzieży z miasta. My proponowaliśmy pewnego rodzaju rozwiązanie i jeśli któryś z kandydatów będzie chciał zaakceptować część naszych rozwiązań, to wtedy będziemy myśleli o tym, komu ewentualnie udzielić takiego poparcia. Natomiast warunkiem jest to, że najpierw któryś z tych kandydatów zwróci się do nas o takie poparcie. Dziękuję bardzo. To był komentarz Krzysztofa Adamskiego z Lewicy Ostrowieckiej. Dziękuję bardzo.